Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, bufor 900 litrów w tle, pomału go ogarniam i dojeżdżają kolejne elementy, które będą współpracować z tym buforem i tym razem będzie pchana energia w grzałkę tego bufora i tutaj będzie coś dla tych, co są w netbillingu, bo bardzo im się to przyda. Także idziemy do bunkra, a w bunkrze jest Damian. Siema Damian. Siema, siema. Siemanko, witamy serdecznie. I Damian wreszcie przywiózł, może tak, widzimy się. Znaczy, nie wreszcie, to ja mówię wreszcie. Damian u mnie był kiedyś, dawno temu, ze 2 albo 3 lata temu, z no, takim prototypem jeszcze tego Eco ZPV. To było wszystko takie w rozsypce i zaczęliśmy propagować to wszystko, tak, nie? Tak, wtedy, na spokojnie. Wtedy głównie do rozbijania napięcia z sieci. Nie? No i mi to nie było potrzebne do niczego, bo ja napięcie mam do dzisiaj stabilne na sieci. Poszło tamto urządzenie do kolegi, ale z racji tego, że u mnie pojawił się bufor i ja będąc w net meteringu staram się żyć jak w net billingu i pokazywać wam, że są możliwości czy z magazynami energii, tak jak tutaj widzicie, elektrycznej, czy teraz lecimy z magazynem energii cieplnej i do tego magazynu energii cieplnej jest bardzo fajny temat, właśnie to Eco ZPV, czyli wyłapywanie, jak ja to mówię, jakoś to mówiłem i właśnie zapomniałem, jak to mówiłem. Autokonsumpcja. Autokonsumpcja jedna, tylko mówię odpad z fotowoltaiki, nie? Czyli w netbillingu, jak odsyłacie do sieci, to jest odpad tak naprawdę, bo wy to wysyłacie za darmo, a później musicie kupić tę energię, nie? A można sobie u siebie tą energię przechować i tylko i wyłącznie tą energię nie pobierając z sieci, tylko pobierając to, co macie wysłać do sieci, może sobie albo naładować jakąś baterię, albo najczęściej właśnie wsadzić wodę przez grzałkę. No domaga się tego. Jak zwykle. Jak zwykle się domaga. Dokładnie. Także trochę znamotałem, jeszcze będzie o tym film, dokładnie wam wytłumaczę, ale teraz kolega wam wytłumaczy poszczególne elementy tego wszystkiego, jak to działa. Bo najwięcej to chodzi o to, chodzi, żeby zostawiać fotowoltaiki jak najwięcej dla siebie, a nie oddawać do sieci. No, trochę zakręciłem, ale dobra. I tak, że tak powiem, tak to wygląda, taki, jak to wygląda gotowe do klienta. O, bo mówiłem przyjeść tak? Tak jak gotowe do klienta, czyli zamontowane na płycie. Normalnie to jest ładnie zamknięte. Właśnie, tu jest zamknięte, tu są osłonki, u mnie są w pudełku. Eco ZPV, elegancko, jak widzicie. Opisy są, także tutaj są osłonki do tego, ale chcemy tak przybliżyć po prostu. W skrócie, jak to połączyć, co o tym można zrobić. Dobra, bo ja za dużo gadam, teraz twoje kolory. Taki gotowy zestaw, podłączamy zasilanie sieciowe. Trzy fazy, przewód neutralny. Podpinamy przekładniki prądowe na wyjściu głównym zasilania, zaraz za licznikiem. I te przekładniki, czyli widzą pomiędzy licznikiem zakładu a naszym domem. Tak, pomiędzy domem a licznikiem. Tak, ten, a licznikiem. Tak, tak, tak. Bo za licznikiem to jest za licznikiem tam sieć. No nie, tak. Nie. I tak, i te przekładniki widzą, ile energii wypływa do sieci. Na każdej fazie jest pomiar robiony oddzielnie. I urządzenie, jeżeli włączymy tryb autokonsumpcji, możemy, tam jest autokonsumpcja pełna albo z limitem mocy, przejdźmy do pełnej autokonsumpcji. Tak. I wtedy na full wszystko. Tak, tak. Jeżeli na jednej fazie wypływa przypuśćmy kilowat albo półtorej, to urządzenie uruchamia grzałkę z mocą 1,5 kW. Jeżeli wypływa 1,5 kW, to uruchamia 1,5 kW. Jeżeli kilowat, to tylko kilowat idzie na grzałkę. Pomiar na każdej fazie jest osobno, także podłączam tutaj 3 grzałki jednofazowe lub jedna trójfazowa połączenie w gwiazdę. To jest to samo, tak? Czyli tutaj pozwól, że ci przerwę. Czyli tutaj o to chodzi, że jak grzałka ma 3 kW, to ona nie będzie pobierać wam, jak się uruchomi urządzenie, 3 kW, tylko na grzałkę będziemy wysyłać tylko i wyłącznie tyle, ile wychodzi nam w tym momencie akurat do sieci. Jeśli 100 W będzie tylko wychodziło do sieci, to te 100 W będzie podawane w tym momencie właśnie na grzałkę. I o to właśnie w tym chodzi, żeby maksymalnie wyłapywać ten prąd, który miałby wyjść do sieci. Modulacyjnie. Modulacyjnie, bo ktoś pomyśli, że ma grzałkę 3 kW i ona będzie cały czas grzała 3 kW. To byłoby sens. Ale tak się na gniazdkach tuja robi inne rzeczy. Tak, włącza tak chwilę, jest. Później zbije. A tu jest płynne tylko i wyłącznie to, co idzie z fotowoltaiki. Z sieci w ogóle tej grzałki nie uruchomiacie, żebyście nie byli w plecy. Co tym można jeszcze zrobić? Niekoniecznie trzeba uruchomić tym grzałkę, bo w sterowniku są jeszcze 3 przekaźniki sterujące. Możemy uruchomić tryb autokonsumpcji z przekaźnikami i wtedy można uruchomić taki tryb, że uruchomimy jakiś inny odbiornik. Nie? Może być to nawet wywołanie
uruchomienia pompy ciepła. Pompy ciepła mają taki sygnał specjalny, że po podaniu tego sygnału pompa ciepła grzeje do wyższego parametru. Tak. A to jest zależne też, ile wychodzi na zewnątrz wat, nie? Od jakiegoś progu, tak? Musimy wtedy wiedzieć, nasza pompa ciepła, ile energii pobiera podczas swojej pracy maksymalnej. Ustawiamy próg mocowy w sterowniku i powyżej tego progu uruchamia się ten sygnał i wtedy dopiero się uruchamia pompa, nie? Także... No, można tak, tylko to najgorzej jak jest ochmurzone, bo ono by się wtedy włączało, wyłączała, nie? Właśnie się, jest opcja uruchomienia powyżej jakiej mocy ma się uruchomić. Wiem. I jest opcja czasowa, że jak już się uruchomi, to musi jakiś czas pracować. No jak w tym momencie zajdzie chmurka, no to niestety pech, nie? No, ale no... Dlatego grzałka tu ma przewagę, bo jej, to nie interesuje kompletnie. Tak, jest modulacja, czyli dokładnie przełapuje to, wyłapuje to co jest w stanie... Zgadza się. Co tam? Ogólnie, nie, pokaż ogólnie właśnie o co chodzi, nie, tutaj jest, nie, wiesz, nie zdradzamy technologii, ale... Tutaj mamy regulatory, no, które modulują właśnie, tutaj wychodzi sterowanie do regulatorów, regulatory modulują mocą. Właśnie, tu jest to na naszą grzałkę, że wychodzi do 100 W, a nie 3 kW. Czyli mamy zasilanie przechodzi przez regulatory, dalej przechodzi przez dodatkowy termostat. Bo wiadomo, że grzałka musi mieć swoje zabezpieczenie. Bo pierwszy termostat jest na urządzeniu. Tak, tutaj mamy czujnik temperatury, który pełni funkcję temperaturową. Jest tam możliwość ustawienia temperatury minimalnej, temperatury maksymalnej oraz temperatury tej właśnie autokonsumpcji. Czyli ustawiamy do jakiej temperatury mamy sobie to zagrzać. Potem prąd, jeżeli dalej przepływa przez te regulatory, jest zainstalowany dodatkowy regulator temperatury, czyli dodatkowe zabezpieczenie. Gdyby, broń Boże, jakieś przepięcie, piorun, cokolwiek nie zadziałało, to drugi system zabezpieczający temperaturowo wyłączy grzałkę, jeżeli osiągnie temperaturę nastawioną, która by była zadaną temperaturę, nie? Tak, na termostacie. Czyli na tym drugim termostacie powinna być zadana wyższa temperatura jak na pierwszym, żeby się nie dublowały niepotrzebnie. Tak. Licznik dodatkowo, żeby widzieć informacje. To jest ważne, podlicznik, to jest dla mnie ważne, bo z tego podlicznika będziecie wiedzieć ile, bo ja tutaj później... Ja ogólnie właśnie mówię, bawiąc się w netbilling, w netmeteringu, będę wam pokazywał, ile można odzyskać energii, podłączając akurat u mnie testowo jedną instalację pod to wszystko. I to wszystko, co tutaj się pokaże, to będzie to, co bym w netbillingu oddał do sieci za darmo i później musiał za to zapłacić tak naprawdę. Ile kilowatogodzin? 1 do 5 w zależności I się zdziwicie, ile tu potrafi być kilowatogodzin nabity przy normalnej instalacji, bo jeśli macie instalację taką zwykłą, 10 kW, prawda? I macie normalne gospodarstwo domowe, to w okresie przejściowym nawet, żeby was dom z pompą ciepła, którą dogrzewa, zużył, to jest 10 kWh, a ta instalacja wyprodukuje 40 kWh. To tak naprawdę, mając zbiornik z 500 litrów, bo to jest dosyć duży, możecie całą tą energię cieplną w tym zbiorniku zgromadzić i później wykorzystać i na CWU, i na dogrzewanie wieczorne na przykład, jak braknie. I nic z sieci tak naprawdę nie pobierzecie na te wszystkie tematy. Zbiornik też straci ogólnie, bo ktoś powie, że są straty, ale normalnie byście oddali do sieci, musielibyście tę energię odkupić, a tak macie wszystko u siebie, że tak powiem. Dlatego ten licznik jest dla mnie bardzo ważny, bo będzie na nim widać, ile kilowatogodzin. No i to jest licznik trójfazowy, także każdą fazę liczy osobno i zlicza to razem. Ale za po swojemu. Jest pod to aplikacja. Możemy mieć podgląd w danym momencie obciążenia. Tu jest akurat instalacja u klienta. W tej chwili grzałki pracują na 100%. Podglądamy kogoś. Pomimo tego, że grzałki grzeją, to jeszcze 0,6 kW, 0,5 oddajemy na dwóch fazach, a na jednej dobieramy. Ale bilans, ogólny bilans jest 0. Tak? Czyli całkowity bilans oddawany do sieci jest 0. Wiem. Tak to widać. Widać tutaj jest jakaś temperatura aktualna w zbiorniku. Tu jakiś jest właśnie... Mały, coś tu jest, 30 stopni jest, 32. No nie wiemy, co tam klient sobie grzeje, także nie będziemy wnikać. Może się już kąpiem, już woda się... No niska temperatura, także no nie wiadomo, co tam się dzieje. Do domu my nie wchodzimy, takie ma temperaturę i już. Tak. Napięcia widać, to wiadomo, co tam do obniżania napięcia są potrzebne. Moce oddawane do sieci po zsumowaniu 0. Tak jest. Tak. Czyli autokonsumpcja pełna. I obciążenie w danym momencie, no grzałki pracują na 100%, także... Tak to wygląda. No to czyli idzie pełną parą. Tak. A normalnie by oddał do sieci i musiałby to odkupić, a tak ładuje sobie wodę. No najczęściej. Tak. Tutaj taki zestaw na szybko złożony. Jeżeli byśmy chcieli używać autokonsumpcji na przykład na inne odbiorniki, czyli
Możemy sobie tutaj coś innego podłączyć, tak gniazdko, lub na przykład trójfazowe gniazdko do ładowarki samochodowej, czy jednofazowe, to tylko wpinamy takie sterowanie dodatkowe do sterowania tych przekaźników. No i wtedy i zasilanie do tego układu trójfazowe, no i po prostu to, co zastroją te przekaźniki, pojawia się po prostu bezpośrednio już na gniazdkach, żeby to było szybkie. Wtedy jeszcze dodatkowe szybkie. Inne rzeczy jeszcze sobie w międzyczasie możemy z tego to używać. Głównie do ładowarek, do aut, nie? Jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby włączyć do gniazdka i się ładowarka uruchamia. Aha, bo tak jak mówiłeś, no tak. Po styczniku, wszystkie ładowarki to mają tą funkcję. Po zadaniu po prostu progu napięciowego. Nie? To dalej właśnie coś, żeby... No to pompa ciepła się najmniej pod to nadaje, bo ona wtedy miała dużo cykli. Pompa ciepła można też oszukać przekaźnikiem tuning temperatury. Chyba, że tak. Tak, bo i grzejemy wtedy do tej temperatury ustawionej w autokonsumpcji w sterowniku. Możliwości są różne. No, to ważne, że są możliwości, nie? Po prostu, to jest najważniejsze. Także, tak to wygląda. Pod aplikację, a to jest aplikacja Lava, będą jeszcze różne inne fajne urządzenia. Nie wyoszcza. O. To akurat jest sterownik do załączania świateł lub do bramy. Taki stycznik po prostu, tak, sterowany przez Wi-Fi. Był sterowany po prostu z aplikacji. Tak, jest z aplikacji. Także możecie sobie coś... No. System się rozwija, aplikacja, to także będzie więcej. Także najważniejsze, że się rozwija, a nie stoi w miejscu. Dokładnie. To jest. No pokrótce żeśmy... Damian powiedział, nie? Ja tu mu co chwilę tylko przerywam. Coś jeszcze do tego tematu, Damian? Coś do przodu? Coś myślicie jeszcze? Coś tam sobie? No tak, no na razie... Na razie o wszystkim się nie mówi od razu. Aha. No i ja tam czasem, wiesz, czasem coś się wymsknie, nie? Także mi się wydaje, że temat jest jak na razie wyczerpany. To zostaje u mnie i będzie montowane, także ja czekam na grzałkę. O, też ma być grzałka 3 razy 3 kW. No i co? I będzie testowane. Ja wam zrobię, przyjdzie grzałka, zrobię wam jeszcze materiał właśnie odnośnie tego i wszystkiego to rozrysuję, żeby to jeszcze było bardziej takie przyswajalne. Bo my się rozumiemy, co my mówimy, ale ludzie nie rozumieją, co my mówimy do siebie. Tak. I to jest problem, bo to trzeba prostym językiem mówić i tutaj nikt się nie obraża, tylko no czasem jest trudno proste rzeczy wytłumaczyć. Jeśli przychodzi o tu jakiś przekaźnik, tu stycznik, tu coś, a to jest wszystko proste, nie? To wystarczy na kartce narysować i tak poprowadzić palcem, okej. Okay. Najprościej to tak, to co byśmy oddali do sieci za grosze, to pokłaniamy na podgrzewanie wody użytkowej, czy wspomaganie ogrzewania. I tylko i wyłącznie to wam nie podbierze z sieci prądu. To jest najważniejsze, że wam nie podbierze, jeśli będzie ustawione oczywiście na to, co ma być, nie podbierze, bo ktoś by się bał, nie, że jak będzie grzałka grzała, że mu czasem z sieci nagrzało, nie? Nie ma takiej możliwości. Jeżeli autokonsumpcji, to nie. Przekładnik widzi przepływ prądu i albo idzie w tą, albo idzie w tą. Także tutaj nie ma... Jest opcja pobrania też. Tak, no ale musi... trybu komfortowego i wtedy niezależnie, czy jest energia, czy nie ma, podgrzewamy wodę do zadanej temperatury minimalnej. Ale to trzeba sobie tą funkcję włączyć po prostu. No, w normalnym domu to przeważnie to jest po prostu druga grzałka wpięta do sieci albo a tu coś. Nie, tu można to zrobić na tej samej grzałce funkcję. No i widzisz. No bo niektórzy się boją, a co będzie jak nie będzie słońca, nie? Jak ja sobie podgrzeję wodę, nie? No to włączasz tryb... komfort i w trybie komfort podgrzewa wodę. Ale sobie. To jest też z czasem związane w aplikacji czasowo, to można ustawić? W trybie komfort. Już. No, widzicie, mieliśmy sobie już do domu i idzie. Tak. No, żeby wiesz, też nie grzało cały czas, nie? Tylko na przykład po południu ma się uruchomić, nie? Bo jak już nie było słońca, to... Tak mamy mamy do wyboru. Czekaj, jeśli przerwę, nie? Jeszcze. Ja mam ustawioną pompę ciepła. Jeśli do godziny 14, wiesz, kolektorami nie nagrzeje zbiornika, to po 14 czasówka uruchamia po prostu pompę ciepła, ale uruchamia tylko zasilanie na nią. Jeśli pompa ciepła widzi na czujniku, że jest za niska, się uruchamia. Ale do 14 nie ma możliwości grzania wody pompą ciepła, bo daje kolektorom po prostu szansę. A tak jakbym miał cały czas ustawione, to później te kolektory musiałyby to ogrzać wyżej, nie? No to tu w aplikacji wybiera sobie taryfy. Wybieram sobie taryfę, może sobie taryfę wybrać jakąkolwiek. I może sobie, wybierając taryfę G13, mamy czasy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć możliwości czasów. Od której do której ma się uruchomić ten tryb komfort. No i to jest właśnie ważne. Czyli mamy do wyboru. Także i to jest ważne właśnie. Kto sobie wymyśli, w których godzinach, no w tych godzinach będzie grzało. Tak? Także... Przeważnie w tych, co trzeba. Tak. No i to... No i widzicie, i to była bardzo ważna informacja, nie? Bo to ktoś powie, będziemy przełączać, nie przełączać, ale ja o tym trybie nie wiedziałem, nie? Bo ja w tych wszystkich urządzeniach siedzę, dlatego tu jest specjalista, konstruktor i w ogóle, wszechwiedzący, eko ZPV.
I no i tak, także bardzo fajny temat. Ustawiamy i nie martwimy się, że nie ma słońca, a nie będzie ciepłej wody. To mi się podoba, czyli pełen zestaw. Dokładnie. Pełen zestaw. Chyba wyczerpaliśmy temat? Tak. Chyba wyczerpaliśmy, co będziemy biedać. Maja dopiero będzie widać co i jak, nie? No ja się będę tym bawił, jak się będę tym bawił, to będę sobie obserwował i uruchamiał, nie uruchamiał, włączał, wyłączał, przełączał i coś tam jeszcze z tym robił. Także 15 minut filmu już nam nabiło, nie ma co przeciągać. Damian, dziękuję Ci, że przybyłeś ze swoim sprzętem. Troszeczkę, że tak powiem, na wezwanie mówię do Damiana, mam zbiornik, mam wszystko, mam możliwość, mówię, dawaj swoje urządzenie. Bo, no bo warto, nie? Bo mi się bardzo podoba to urządzenie, jego praca. Jest na rynku parę innych urządzeń. Jak to chce, to może sobie inne, przepraszam, bo ktoś powie, że ktoś ma takie, siakie, inne, ale ja pokażę możliwości. Z modulacją nie ma. Właśnie, o, z modulacją nie ma. I ktoś mi podsyłał, to są tylko jednofazowe praktycznie. Znaczy trójfazowe, nie wiem, czy tylko jest tylko wasz produkt. Są te zestawy, ale trzeba kompletować różne systemy. Tak jest, dostawki, przystawki, tak. Coś tam jeszcze jest właśnie było, biedny, a tu jest wszystko biedny. No i to mi się podoba. No i jakby nie było, no to jest zrobione u nas w Polsce. Firma spożyczowa, tak? Oni są jakoś tak? Pszczyna. O, powiem się, już, ja już tutaj ten. Także Zamel to robi, no to Zamel byle czego nie robi. No i tyle, słuchajcie, także to zostaje. Idzie na półkę, na razie się kurzyć, póki ja wszystkiego nie skompletuję i na spokojnie lepiej mieć na półce, jak później kombinować. Także Damian, z twojej strony coś jeszcze? To wszystko, także z mojej strony to wszystko też. To co wam powiedzieć? Szczęścia, zdrowia, pomyślności, do następnego. I słonka. I słoneczka, wszystkim. I słoneczka życzę, nie? Dobrze, szczęścia, zdrowia, trzymajcie się. Cześć. Cześć.